Dobra. Podobno dobre to jest. Zobaczymy. Historia polskiego YouTube'a chyba o to chodzi, tak? Nie jestem pewny nawet, o czym to jest. Spartiatics! Yeah, Zobaczmy. Film jest inspirowany innymi filmami Iceberg. Jakby ktoś nie znał konceptu icebergów, to polega na tym, że im głębsza warstwa, tym coś jest mniej dostępne lub znane. Istnieje już kilka filmów z icebergami o YouTube. Ten dotyczy tylko i wyłącznie polskiego. Trochę tego jest, więc chcę zacząć. Mam nadzieję, że nie będzie N-wordów. Paweł Jumper, oryginalny upload. Państwa, Paweł będzie skakał. Biorąc szczególnie pod uwagę trend z poprzedniego roku, gdzie ludzie przyjeżdżali do tego konkretnego miejsca, w którym to nakręcono, każdy raczej zna film Paweł Jumper. A kurwa, rzeczywiście! Jednak film nie został nakręcony ani w 2013 roku, ani w 2010, tylko w okolicach 2006 roku. Dokładna data nie jest zarchiwizowana, bo materiał pierwszy raz pojawił się w serwisie Google Video, który nie jest już dostępny. Po paru latach film był zedytowany w edytorze YouTube, gdzie nie było już oryginalnej ścieżki dźwiękowej. A w roku 2019 film został sprywatyzowany. Kamil Szajt, poradniki. Dużo osób może kojarzyć bardziej Kamil Steinbar, który jest parodią Kamila Szajta. Powód jest bardzo prosty. Filmy z Kamilem Steinbarem są dostępne do obejrzenia od ostatnich 10 lat, podczas gdy filmy z kanału Kamil Szajt są usunięte. Kamil był znany z poradników komputerowych, później je usunął i nie zachowało się nic. Jedyne co udało mi się odkopać to kilka jego filmów z pinotv.pl. Jeżeli ściągniesz i zainstalujesz poprawnie pakiet Camtasia Studio, przejdź na stronę internetową www.apple.com. Wpisując w YouTube Kamil Szajt poradniki, nie znajdziemy nic reuploadowanego z tamtego okresu. Z początku mnie to dziwiło, bo gdy popularny twórca usunie swoje treści, ktoś na pewno je zreuploaduje. Jednakże dzieje się to w przypadku filmów komediowych, tak jak na przykład Damianero. W przypadku poradników najpewniej nikt nie fatygował się, aby to pobrać. Freeze Studio. Aktualnie w Polsce najpopularniejszym kanałem jest Freeze. Freeze Studio to poprzednia nazwa kanału. Chciałem tutaj też wrzucić jego stary content, czyli Minecraft PvP, ale nie zachowało się z tego dużo. Nie wiedziałem, że o niego chodzi. Magnaci i czarodzieje. To tyle? O kurwa! Jest to amatorski film tworzony przez Don Studio. Regularnie od 2012 roku wychodzą teasery, trailery filmu, wycinki z planu. Lecz sam film nie wyszedł do dzisiaj. To chyba nigdy Latka nie wyjdzie. B. To pierwszy polski internetowy serial mockumentary horror. Mam na imię Michał Zieliński, mam 27 lat. Serial również był nadawany na kanale Polsat Play. Serial posiadał plany na serię czwartą, ale twórca zmienił delikatnie kurs i zamiast tego zajął się innym projektem, skupionego właśnie na jednej postaci z Klatka B. Super ja Sam. W czerwcu 2011 roku zakończono produkcję programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Półtora roku później Szymon Majewski rozpoczął swój własny program internetowy pod tytułem Super Sam. Nie osiągnął on niestety takiego sukcesu jak jego program telewizyjny i zakończył go na 21 odcinku. Już? Okej. Okay. O, Lechroch Pawlak! Lechroch Pawlak. Legendarny raper z Opola i Legenda. Pustyjowiec. Istnieje cały film na jego temat z 2007 roku na 24opole.pl, gdzie opowiada o sobie. No lubię jeździć w sumie na rowerze samochodem. Zakończył swoją działalność. W latach, gdy działał LRP, internet bardziej rządził się prawami dżungli. Ale jak ja widzę swoje tam wypowiedzi od innych ludzi, no to tam same groźby są. Ja wolę po własnym Opolu sobie jeszcze chodzić. Ja pierdzielę, dziękuję bardzo. Siema, opluwający streamerze KEKW. Dziękuję bardzo. O kurde, no to warto było. Dziękuję za 1000 bitsików. Dzić, a nie, że witam, nie wiadomo co coś stanie, więc kończę z tą melodią, bo... Na chwilę powrócił. W 2012 roku przestał być aktywny publicznie. Do 2019 roku, gdzie pojawił się w Teleekspresie jako pracownik w Straży Ochrony Zwierząt. A w 2020 roku powrócił, udzielił wywiadu i wypromował akcję charytatywną. Bez kołe! Diam tapadin, odidiam pandy. Thanks. ZFS. Zespół filmowy Sebastian. Nie wiem, no warto jak widać X.
Dziękuję bardzo, Draco, za następne biciki. Dziękuję. Odpowiada za takie klasyki jak ta wąsy, każdy ziom zbiera no złą, pan prowizorka. Zespół się rozpadł, ale lider tego zespołu, czyli Nafnaf, do dzisiaj nagrywa filmy. Najpopularniejsze to te z Wiesławem Szywką. Siema, Wiesław Szywka. Jako ciekawostka, pierwszy film, jaki zrobili, nazywa się Żuliku spod sklepiku, w którym właśnie znajduje się też Wiesław Szywka. Wielki Mix YouTube. Wielki Mix YouTube to takie lżejsze YouTube piękne pupy, a klipy z reklam, filmów czy wirali ja użyte w tym były trendami w tamtym okresie. I były na tyle popularne, że użytkownik, który je stworzył, Soldier.pl, stał się najbardziej subskrybowanym kanałem w Polsce. Kuski. Jak już mówimy o Wielki Mix YouTube, to istniała też podobna popularna seria tworzona przez kanał Kuski o nazwie Wytyfy i tak nie ogarniesz, polegającej na kompilacji różnych klipów, w tym klipów własnych, gdyż Iwan, posuń się. Pod ściany tam się posuń. Poznałem się, niech wypierdalają, kurwa, po chlebce. Jest autorstwa Kuski. Parę lat temu nazwa kanału zmieniła się na Element Media i Kuski skasował filmy. Kartony for Fun TV. Kartony to były kreskówki dla dorosłych tworzone przez Git Produkcję dla stacji for Fun TV. Przecież, kurwa, panie kapitanie, jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy! Tępy chuju, masz mnie za idiotę, wylądujemy w nocy! Kurwa, teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitan. W październiku 2009 otworzyli kanał, gdzie wrzucali wszystkie animacje pojawiające się w telewizji. A kanał był jednym z najpopularniejszych kanałów w tamtym okresie. Tu mniej znane rzeczy, tak? Wybuchowy poligon. Wcześniej wspomniałem o Damianero jako przykład, bo gdy popularny twórca usunie swoje treści, ktoś na pewno je zreuploaduje. Miał on tendencję do usuwania swoich filmów, natomiast istnieje na YouTube cały kanał poświęcony reuploadowaniu jego skasowanych materiałów. Jedynym reuploadem, jakiego tam nie znajdziemy, jest wybuchowy poligon, szczególnie część druga, bo pierwsza część jest do znalezienia, tylko nagrana telefonem. Zodo ciebie, daję. Wybuchowy zodo. Wybuchowy poligon części druga to Lost Media. Testowiron usunięte filmy. Społeczność zarchiwizowała mnóstwo filmów Testowirona, praktycznie Jezusie. Większość. Jednak niektóre nie były możliwe do zarejestrowania, gdyż wiele z nich YouTube usuwało. Testowiron nie był giga popularny? Powinien być pierwszej. Dosłownie po kilku myślałem, że każdy go po tym jak go opublikowałem za ten film, jakbyście byli mądrzy, to powinienem już kurwa siedzieć. Antoni 1987. Antoni 1987 to użytkownik, który zdobył dużą popularność w prosty sposób, który dzisiaj by nie zadziałał. Subskrybował on każdy możliwy kanał, jaki widział. Jeżeli napisałeś komentarz na jego kanale lub dałeś mu możliwość zauważenia ciebie gdziekolwiek, to subskrybował cię. I tyle. Na starym designie kanałów było bardzo widoczne, kto kogo subskrybuje, więc ludzie odwdzięczali mu się tym samym. Nabił sobie sporo subskrypcji, a w tamtych czasach, gdzie filmy od twórców dochodziły do każdego subskrybenta na stronie głównej, to jego upload widziało z 12 tysięcy osób. Największym jego running joke'iem było jeżdżenie na taczce. Treść na jego kanale uzupełniały też fanowskie filmy od widzów. Ale czasy, kanał prosperował nieźle, działało. Szczególnie jak na tamte czasy, dopóki Antoni nie popełnił swojego najgorszego błędu w życiu, czyli usunięcia całego kanału. Zakładając nowe kanały, gdzie serwis się trochę zmienił, nie udało mu się już odbić. Stone Alone, Dallas Studios to kolejny twórca z tendencją do prywatyzowania starych filmów. Ja pierdolę. To ten sam, co zrobił Kamila Steinbara. Po roku nieaktywności wrzucił kolejny Kamil Steinbar odcinek, gdzie parodiował innego youtubera dostosowanego bardziej do ówczesnych czasów, czyli Rock Alone. Witam, ja jestem Stone Alone. Usunął te dwa odcinki z kanału. I myślałem, że są nie do znalezienia, ale jednak są zreuploadowane. Chuja mi zrobisz! No słuchaj, jojo, bo zaraz skończę tą całą zabawę i będzie. Okan tyłka, wyłączę kamerę. Nie mówiłem ci tego, ale Damianek przez ciebie ma zmazy nocne. Przez twój ordynarny język. Co jest dzisiaj robione oprócz it? Dziękuję bardzo, Draco, za kolejne 1000 bicików. Szachy, małpki, zobaczymy. Myślę, że szachy będą po tym, a potem raczej małpki. Dziękuję ci bardzo. Netia konkurs. Netia zorganizowała w grudniu 2011 konkurs na zrobienie swojej własnej 30-sekundowej reklamy Netii. Go, dawaj kopa i na wszystko sobie popatrz.
Wnet i telewizję dalej. HBO Go, dawaj hopa i na gwiazdy. Co to było? Sobie popatrz. Nagrodami było 10 tysięcy złotych oraz możliwość emitowania twojej reklamy w telewizji. Filmów konkursowych było około 600. Cieszy mnie, że konkurs odbył się wtedy, bo w tych czasach te filmy konkursowe nie miałyby takiego stylu. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Ty idziesz za mnie? Pilot! Kochanie, ale ty jest pilot do HBO Go! Debil roku. Film, który przed chwilą obejrzeliście pod swoim pierwszym uploadem, miał około 5 milionów wyświetleń. Jakiś ziom zamiast zrobić sobie zdjęcie przypadkowo się nagrał. Najprawdopodobniej jego brat wrzucił ten film, określając go w tytule Debilem Roku. Film był popularny, bo miał nasrane... wyświetleń? Aha, dobra. Spartiatix i Skull the Hero Slayer, najlepsza gra. Skull the... Co to jest? O, promocja. To wyszło parę dni temu. Nie wiem, co to jest. I pewnie widzowie też się, skoro dopiero wyszło. Zobaczymy. 57 zł na promocji? Jezusie. Posrało ich? Kilkaset tagów, więc czego byście nie oglądali, po prawej w proponowanych filmach zawsze był Debil Roku. Film został usunięty i nie dziwi mnie to. Sam sobie lubię wyobrażać, że była sytuacja, gdzie bohater... Poka trailer tego, może fajne. Dziękuję. No zaraz zobaczymy. Najpierw to skończmy. No ja wiem, zobaczymy, jest sporo gierek. Blood Trail, Turm, Oil czy jakoś tak, Shrek 3. W filmiku sam na siebie natrafił, przeglądając YouTube. Druga opcja jest taka, że film został zdjęty przez YouTube. Dzisiaj nie, mamy większe dupa. Ograniczenia nakładające widzę, się na tagi. Dupa. Nie można przekroczyć 500 znaków, ale zamiast tego YouTube nie mógł uciąć ilość tagów pod tym filmem, nie? Na koniec wyobraźmy sobie, że ten film nigdy nie został usunięty. 4 sekundy, 3 mrugnięcia, 20 milionów wyświetleń. Ciap Squad. To było forum i społeczność działające w latach 2006-2009. Nigdy tam nie należałem i osobiście kojarzą mi się oni z sąsiadami i Iwoną. Byli oskarżani o satanizm, ale to bardziej dla beki było. Witam wszystkich YouTubowiczów. Oprócz Orlyteamu jest jeszcze drugie satanistyczne forum zwane Ciap Squad. Była też afera z użytkownikiem Paweł Rządzi, który krytykował to forum za toksyczność, plagiaty i tak dalej. Dzień dobry. Chciałbym wam przedstawić pewne żałosne forum o nazwie Ciap Skład. Nie wiem, czy byli z tego zadowoleni, ale trzeba przyznać, że filmy Paweł Rządzi to najważniejszy zapis tego forum zachowany do dzisiaj. Luntek. Luntek 17 to jeden z niewielu użytkowników z wczesnych lat serwisu, który pokazywał twarz. O, pamiętam go. Cześć wszystkim, z tej strony Luntek. Wielkim zrobił kilka, moim zdaniem, umyślnych filmów prowokujących do tego, aby ludzie go hejtowali. Na przykład filmik broniący Dody to nic innego jak polska wersja Leave Britney Alone. Leave Britney Spears alone right now! Odwalcie się od niej! I przestańcie ją krytykować! Jego aktualny kanał to Luntek Pablito, w którym między innymi dzieli się swoimi doświadczeniami ze starych lat. Co zrobiłem? Zmiazgowałem? Co to znaczy? Zboczony niedźwiedź w dupie. Pachniecie jak świeże gówno. Ta pozycja to honorowa wzmianka dla autora tego filmu i wielu innych, jakie mnie rozumiem. Gra się w tą grę jak katą na pianinie, można kraka ściągnąć. Do jakiej gry? Do tej, co wyszła dopiero? Nie pisz o takich rzeczach, nie można. Nie polecam tego, co widz napisał. Obrzydliwego, ale dziękuję za biciki. Zjebało od tego twórcy. Od 5 lat niestety nic nie wstawił. Co tam u was, dzieci? Gówno z majtek. Leci! Jeszcze raz! Proszę was! Ruchanie. Czas! Zboczony. Niedźwiedź w dupie. Grażyna Żarko. Grażyna Żarko to projekt od tych samych twórców co Klatka B, ale nie było oczywiste od samego początku, że to tylko projekt i na tym on polegał. Jakaś starsza pani katoliczka mówiąca kontrowersyjne rzeczy w swoim wideoblogu, do których ludzie bardzo negatywnie się odnosili i wyzywali ją. Grażyna Żarko. Katolicki głos w internecie.
Był to temat numer jeden na przełomie między czerwcem a lipcem 2012 roku. Jeżeli kogoś z was to ominęło, to współczuję, bo Rewatch to nie jest to samo co przeżycie tego doświadczenia. Myślisz, że jesteś katoliczką, tak naprawdę nie jesteś. Weź się ogarnij, weź. Ona jest... pierdoloną kometą. Ale możecie obejrzeć... komentarz YouTube'a widzowie kiedyś. Z Welu już się kurwa namierzamy, będziemy tam około 5 za 5 minut. Człowieku, zaraz cię namierzecie, rozdupce, rozumiesz? Kula i Omen to byli młodzi raperzy z Krynicy. Tutaj się skupimy Kula. Na disach. Kula to mi wisi koło chuja! Jak spierdalam, jak się pulpę buja! W 2011 roku na YouTube... Reklama? Nie wierzę ci, kłamiesz. Nie ma na tym streamie reklam. Mimo, że są puszczane, to ich nie ma. Chyba, że serio ktoś miał, ale kłamie. Pewnie kłamał. Co? No dobrze, ale już chyba nie ma. Był trend, w którym popularne było disowanie kuli. Kula, pojedę ci na pula, ty frajerze, chujowy raperze. Gdzieś z Krynicy, wychowane k ulicy, syn zboczeńca i matki ladacznicy. Hej kula, wrzuciłeś swój filmik na YouTube'a, myślałeś, że wśród spraw zabłysnąć ci się uda. Kula, który w Krynicy hula, RZK w drzwiach dziura, to jakaś bzdura. Powstawały fejkowe klipy najpopularniejszych ówczesnych raperów, ja rzekomo disujących kulę. Ja to patrzę, to mi się tylko z Tibią kojarzą. Siedział w ciemnym pokoju i grał. Ludzie do nich pisali z prośbami o zdisowanie kuli. Nawet odniósł się do tego Tedy. Dlaczego pokłóciłeś się z kulą? I z Enfionem? No. Mówię ci o Stigersem. Masz nimi bit? Tak. Kula nie odpowiedział na żaden dis. Z wyjątkiem disu na Omena, bo mieli ze sobą beef. Nawet mieli walkę freestyle i się pobili. Ale nic więcej, bo mama kuli zakazała mu działalności w internecie. Wie pan, co jest sytuacja taka, że ja mu zabroniłam Raper. Tego. Nie wiem, czy pan oglądał tam, no, to, co on puszcza na tym YouTubie. To są po prostu aż masakra. Aha. Stary PK. PK to przyrodni brat znanej wokalistki Natalii Kukulskiej. Jak dobrze pamiętam, po śmierci ojca PK odziedziczył część majątku. Jako że rodzina to muzycy, również chciał się wykazać i wybrał rap. Utwory miały negatywny odbiór, a sam PK odniósł się do hejtów w swoim ostatnim utworze, po czym zniknął na 4 lata. Dniem dzisiejszym, niestety, ale kończę karierę i znikam z mediów. Po 4 latach usunął stare klipy i wydał album, z tym, że teraz zasięgi były mniejsze. Takich celebrytów z internetu i telewizji jednocześnie było sporo i co miesiąc był ktoś nowy, na przykład Piotr Kaszubski. Macie jakąś chusteczkę? To ten, co nie wiedziałem, nie, kto to. Nie wiesz. Bywa. Zasłynął on z bycia 20-letnim milionerem w 2012 roku, prowadząc sprzedaż środków do odchudzania czy kosmetyków. Popularnym stał się poprzez dziennikarzy, którzy lubili prowadzić z nim wywiady. Był gadatliwy, chętnie rozmawiał o swoim sukcesie. Patrząc w moje oczy, nie serio, niektórzy ludzie patrząc w moje oczy nie potrafią mi odmówić. Wydaje mi się, że potrafię mieć duży wpływ i uważam, że to jest dopiero początek. Przed 30 rokiem życia obiecuję państwu, każdemu, kto to słyszy, będę na ostatnim miejscu listy Forbes. It is what it is. I co? A dobra. Jak się okazało, sprzedawał leki bez uprawnień, oszukiwał ludzi i siedzi od 2 lat w areszcie. Elżbieta Gaz, 1. Prawie się udało. A chciałem w necie sprawdzić, czy się serio udało. 413. Puknijcie się w głowę, najlepiej weźcie dużą patelnię. Ty, ona Kiara była Elżbietę Gaz znacie za jej wideoblogi krytykujące młodzież, internet i gry komputerowe. Weźcie sobie obejrzycie film na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Te gry to ciągłe zabijanie. O nie! Oryginalnych materiałów z tymi wypowiedziami już nie ma, gdyż Kiara Elżbieta Gaz skasowała swoje pierwsze 413 odcinków wideobloga. Green Grenade. Rok 2014. Najmłodszy raper w kraju miał zaszczyt być w telewizji. Rapujący 9-latek, typie się nie podniecaj. Daj mi propsy, wiem, że masz dreszcze na plecach. Panowałem przeglądarki, rap napierdala głośno. Żeby przestać mnie słuchać, wyjeb komputer przez okno. Boli, że mam fame, to daj jeszcze hejta. Mój rap jak pojebany wpierdala się do mieszkań. O, to pamiętam. To był ten prosty, kawałek. Kontrowersyjny temat polegający na tym, że 9-latek rapował o dziwkach i zarabianiu hajsu. Wydał mixtape? 2 chyba nawet. Czosnek. Warstwa druga jest przepełniona raperami. W
Więc kończąc ten motyw, Czosnek to raper, który wydał jeden utwór pod tytułem Zbyt Zajebisty. Nigdy więcej nie otworzę swych słabych ramion, otwarte na wyjebanie będą pozostaną. Aktualnie, jakby ktoś się zastanawiał, to dzisiaj Czosnek jest członkiem zespołu Hendora. Znowu jestem zły, kolejny ale dzień zmiana, zacząłeś koty. Nas bardziej interesuje parodia tego utworu z 2010, która jest znacznie popularniejsza, biorąc pod uwagę sam reupload. Przerobiony tekst polegał na opisywaniu tego, co się dzieje w danej chwili w teledysku i nie tylko. Mam na imię Czosnek, kocham to uczucie. Kiedy na twojej twarzy widać litość i współczucie, jest kilka opcji, zacznijmy od litości. Popatrz na mój ryj, nic nie widać w tej ciemności. Ja pierdolę, wzeszło słońce, pół kolegi tylko widać. On jest chyba manekinem, nie umie się gibać. Sam twórca parodii przyznał, że YouTube usunął jego film. Filmy ze szkoły, zamykając warstwę drugą z powszechnie znanymi tematami, będą filmy ze szkoły, okej. Wpisując filmy ze szkoły, nie znajdziemy tego, co mam na myśli. Prawdziwe filmy szkolne ze starych lat znajdziemy tylko i wyłącznie, gdy YouTube nam je zaproponuje. Dobry film ze szkoły posiada datę przesłania z 2006-2011, nie więcej jak minutę długości oraz materiał w niskiej jakości. Śmieszne żule. Urząd miasta. Czy dymy ze szkoły uważam jako ginący gatunek objęty szczególną ochroną? Nie żyjemy już w czasach neostrady, więc takie filmy nie powstają od dobrych 10 lat. Każdy telefon komórkowy posiada teraz dobrą jakość obrazu i dźwięku. Jak ktoś chce coś takiego nagrać dzisiaj, to nie jest to samo. Nokia czy Sony Ericssony cechowały się tym, że możliwość nagrywania filmów to tylko dodatkowe akcesoria do telefonu. Oto mój Sony Ericsson, model K550i. Tutaj ma aparat 2 megapiksele, niestety już nie działa, to mega popularny, ale nadal posiada kartę pamięci. Pamiętam. Nagrywałem tym mnóstwo filmów w wakacje, ale również w szkole. Niestety musiałem usuwać, bo miałem problem ze zgrywaniem plików na komputer. A chciałem nagrywać więcej, więc usuwałem filmy i nagrywałem nowe. 128 mega. Jak skończę robić ten film, to zobaczymy, co się tam znajduje. W tamtych czasach do komórek dopiero wprowadzono kamerki z powiedzmy 2 megapikselami i kolorem. Stąd się wzięło określenie, że coś jest nagrywane kalkulatorem czy mikrofalówką. A dymy w szkole były raczej spontaniczne, stąd ta pojebana jakość tych wszystkich filmów, co pojawiają się w polecanych. No druga sprawa to, że YouTube bawi się algorytmami. Dlatego to wszystko widnieje na stronie głównej. Niektóre filmy były wiralami już w tamtych czasach i teraz przeżywają drugą młodość. Debil. Co to nie ma na telefonu? Oglądaliśmy to. Co ty mi robisz? Ja wiem tam ten film. Co on odpierdoli? Jak on to złapał? Herkules. Kule. Fazy na lekcji chemii? Nie rozpierdalę, że te ziomy sobie tak robią i nauczyciel siedzi i sobie w dziennik patrzy, kurwa, jak nigdy nic. Warstwa trzecia. Zobaczymy, co będzie. Czy coś będziemy znali? ZB333. Muszę wam się do czegoś przyznać i ma to powiązanie z moim filmem Największe kanały na polskim YouTube. O dziwo nikt spośród tylu osób nie zwrócił mi na to uwagi, więc robię to sam. Niekryty Krytyk to nie był pierwszy kanał w polskim rankingu osiągający 100 tysięcy widzów. ZB333 to usunięte już oczywiście testowe konto hakera, który korzystał z luki niedociągnięć, jakie posiadała ta strona internetowa. Na przykład, jak film posiadał włączone komentarze, to były sposoby na dodanie komentarza pod tym filmem. Jak użytkownik ciebie zablokował, to istniały luki umożliwiające komentowanie na jego kanale oraz interakcje z jego kontem. ZB3 bawił się niepoprawnie działającymi funkcjami na stronie. Na YouTube dzisiaj i od zawsze subskrybować konkretny kanał z jednego konta możesz tylko raz. Ale w 2010 roku, nie wiem jakim cudem, była możliwość subskrybowania playlist od danego kanału. Jeżeli subskrybowałeś jakikolwiek kanał w taki sposób, ale za przykład dajmy ZB333 oraz subskrybowałeś jego playlistę, to miał on 2 subskrypcje przydzielone od twojego konta. Subskrybowałeś 10 playlist z jednego konta, to miał on 10 subskrypcji. Ale co za tym idzie? ZB3 dla beki skorzystał sobie z tej luki. Napisał specjalny program, który z innych kont jego autorstwa subskrybowały mu playlisty na kanale. Wygenerował sobie tym ponad 100 tysięcy subskrypcji. 160 kasów. Streamer Life Simulator jest na przecenie pipogład. Szukam fajnych gierek KEKW. Ile kosztuje?
48 zł! Niezła przecena! Ale i tak duża. Ale ta gra normalnie kosztuje 70 zł. No nie wiem, zagramy w to w końcu, zagramy, serio. Będzie grane, serio. Gdy YouTube naprawił funkcję z playlistami, nadal posiadał te subskrypcje przypisane do jego konta. I tak, w tamtych latach myślałem, że kanał jest tylko ustawiony na lokalizację w Polsce, po to, aby dodać pikanterii. Czyli, że ZB3 umyślnie ustawił kraj, w którym topowe kanały mają mało widzów, więc będzie on miał pierwsze miejsce w rankingu, dlatego wybrał Polskę. Dzisiaj mam silne przeczucie... Dziękuję bardzo. Dupę już dziś tyle zarobiłeś, KEKW. No tak, ale patrz. Jak wydam wszystko na grę, to za co będę jadł? Rozumiesz? Ciężko, ciężko, życie streamera jest ciężkie. Że konto ZB333 należało do Polaka. Nie mam na to twardych dowodów, tylko przypuszczenia. Miał w polecanych polskie kanały, miał w ulubionych filmach polskie filmy i działał też na innych stronach internetowych, szparając, czy nie mają podobnych błędów co YouTube. Dobra, właśnie sprawdziłem, że jedną ze stron jest strefa.pl, no więc kurwa, no raczej nie będziemy się nad tym rozwodzić. Kończąc temat, pierwszym kanałem w Polsce, który osiągnął liczbę 100 tysięcy subskrypcji. Dziękuję bardzo. Tomasz na jedzenie X. Dziękuję bardzo ci, Drako, za wszystkie biciki. Si, jest ZB333. Miało to miejsce jesienią 2010 roku. Trochę na cheatach, ale czysto technicznie jest to prawda. Nie dodanie go do listy, gdy tworzyłem tamten film, było świadomą decyzją. Ludzie by się zastanawiali, o co w tym chodzi i kto to był. A tutaj wszystko jest wytłumaczone, także będzie gotowa odpowiedź na pytanie. Pan Jabłko i Pan Gruszka. Pan Gruszka, Pan Gruszka, Pan Pietruszka. Pan Jabłko jest malutki, Pan Gruszka jest smacznutki. 22-sekundowa bajka dla dzieci, na którą ja natrafiłem piękna niedaleko bajka. Po uploadzie, czyli w 2007 roku. Miałem wtedy 7 lat, więc uznałem, chuj, mam 7 lat, jest to idealny film dla mnie. Obejrzałem go kilka razy, bo przeplatał się w rekomendowanych między innymi animowanymi rzeczami, co oglądałem. W okolicach 2014 roku, oglądając to ponownie, zorientowałem się, że w 17 sekundzie na zaledwie kilku klatkach pojawia się to. Baphomet. Baphomet to postać, czyta się Baphomet, kurwa, jestem debilem. Która skojarzyła mi się początkowo z diabłem i ten wizerunek historycznie został użyty w tej formie kilka razy. No Baphomet to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli kojarzonych dzisiaj z satanizmem. Eliphas Levi, francuski autor ksiąg o tematyce magicznej, utrzymywał, iż Baphomet to symbol najwyższej istoty, którą oddają cześć wszyscy okultyści, a także masoneria. W latach 80. określenie black metal było używane w odniesieniu do wszystkich zespołów mających satanistyczne teksty i otoczkę. Kanał, na który wrzucono film, nie zajmuje się piosenkami dla dzieci, tylko black metalem. I jestem ciekawy, skąd się wziął u nich pomysł na zrobienie filmiku Pan Jabłko i Pan Gruszka. Pan Jabłko i Pan Gruszka, Pan Gruszka, Pan Pietruszka. Pan Jabłko jest malutki, Pan Gruszka jest maciutki. Parabole tańczą. Najwcześniejszym trendem na polskim YouTube było animowanie tańczących postaci. Zapoczątkowały to parabole tańczą. Parabole tańczą, 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 parabole. Potem była fala kolejnych takich animacji nawiązujących do parabole tańczą. Czekolada tańczy, 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 tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy sobie orzech. Parabole tańczą, 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 tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą dwa odbyty. Parabole tańczą, 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 tańczą. Na drodze się nie leży. Terroryści tańczą, 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 tańczą. Pierdzi, pierdzi, pierdzi stary żulek. Melodia wzięła się od chrześcijan tańczy oraz od jęty. Od tego większość elementów piosenki. Niekryte kartony. Niekryty Krytyk w listopadzie 2011 roku zapowiedział swój trzeci kanał i nowy projekt, ale nigdy się nie pojawiły na nim żadne treści. Niekryte kartuny miały być kreskówkami, jednak nie było też nigdzie powiedziane, w jakim formacie będą robione te animacje. Konto stoi puste oraz minęło ponad 9 lat. Raczej jasne, że już nic się na nim nie pojawi. W czerwcu 2015 roku na głównym kanale pojawił się odcinek animowy. Masz dla Egidy na jedzonko, niestety więcej bitsów nie mogę kupić, Biblefam. Dziękuję, unbox this.
Dziękuję, dziękuję, oczywiście. Egitka się cieszy. W karcie tytułowej jest napisane, że to odcinek trzeci. Dwa poprzednie nie zostały wydane. Moja analiza jest taka, że trzeci epizod Bomby jako trzeci. Jedyny był skończony. Projekt został anulowany, a Niekryty wrzucił ten odcinek jako przykład formatu, który miał się kiedyś znajdować na kanale Niekryte Kartuny. Zapytaj Beczkę 13. W serii Zapytaj Beczkę pominięty został 13 numer odcinka programu. Jest 11, 12 i od razu przejście do 14. Wprawdzie odcinek 13 wyszedł, tylko nie było cyfry w tytule, a sam epizod odbył w innym stylu. Fajnym, ponieważ miliony internautów zobaczyły poprzedni odcinek i były bardziej zgodne niż zwykle i wyraziły jednogłośną opinię. Stop ACTA! Była tam mowa o ACTA, czyli najgłośniejszym temacie stycznia 2012 roku. Ten, moja teoria. Istnieje przesąd sięgający naszej kultury, że liczba 13 jest pechowa. Dla mnie osobiście jest nieestetyczna po prostu. Jeżeli Gonciarz jest przesądny, to zrobił to specjalnie i skorzystał z okazji, aby nie pojawił się odcinek z tym numerem. Highward będzie w filmie? Pluszowy misiaczek. Mamy koniec 2012 roku. Większość społeczności, które zbierali twórcy, to byli młodzi odbiorcy. Negatywną, ale łatwą popularność dawały filmy jak najbardziej krytykujące kanały typu Polski Pingwin. Z tego patentu korzystało dużo ludzi dla sprawdzenia, jakie będą reakcje. Chyba z Wibra Szmata w kolejnym odcinku najgorsze kanały YouTube'a. Dzisiaj zjedziemy kanał Minecraft.pl i przesłuchajmy sobie ten fragment. Ty to CTFG. Zresztą wysłać wirusy, bo zaczyna wkurwiać, szczerze. Ale zostaw CTFG. On grozi swoim widzom. Ocenianie kanałów najbardziej wydoił użytkownik Pluszowy Misiaczek. Filmy Pluszowego Misiaczka nie są już nigdzie dostępne, ale są nadal materiały krytykujące jego kanał, nagrywane w odwecie. Widzę koleś, że lubisz kurwa hejtować ludzi Roka, Roya i Tuwalta i resztę ekip. Większa widzów z Roka, Roya, najchętniej by ci najebali za to, co pierdolisz za głupoty na ich temat. Jezu, witam was wszystkich, tutaj recenzja Pluszowego Misiaczka, jak kto woli pluszowego gówna. Tibia, grasz w Tibie, masz 23 lata i grasz w Tibie. To już kurwa jesteś u mnie skreślony. Czekał się. Nie obrażaj Tibi! Zwłaszcza Złotej Erze! To była Złota Era Tibi! A ten obraża! Złota Era Tibi, rozumiesz? Złoto Retibi obrażać. Złote czasy. Nawet dramy z Nitro, z Polskim Pingwinem i z Isamu. A w twarz mi to powiedział nie? Tak. Kurwa, napinacz kurwa na TS-ek. Co mi może kurwa wieśniak pierdolony ze stodoły zrobić, co zgrabi mi wyjebisz kurwa z motyki? Gdzie w ostatnim przykładzie Isamu pojechał go szukać do jego miasta. Niestety to kolejne lost media do kolekcji, bo Isamu sprywatyzował filmy z tych podróży. Jedyne co z tego zostało to posty na Facebooku. Cały kanał Pluszowy Misiaczek został usunięty gdzieś w maju 2013. Ja kojarzę, słownik kanał, języka polskiego. Tutaj będziemy bazować na tym, co powiedziałem przed chwilą. Tu chyba były jakieś brzydkie słowa. Pamiętam ten słownik. Nie było tam czegoś creepy? Tu będzie P-word? Dobra, nie przewinę ten moment. Nie było P-Worda? Dizio. CDDZio to let's player. Niestety odszedł jakoś ludzie. 2 lata temu. Poprzedni jego kanał nazywał się CMCZio. Treści na tym koncie to były YouTube pupy. Aś ty kurwa! Chris łapił konia! Każdy, kto tworzył YouTube pupy, miał przejebane w tamtych czasach. Mogli usunąć ci film za naruszanie praw autorskich, nawet za jedną sekundę użytego klipu. Dlatego kanał CMCZO został zbanowany. Ale wszystkie filmy są do znalezienia. Poprawiło się. Jeżeli mielibyśmy naprawdę zagłębić się w to, jakie osoby były pierwszymi aktywnymi użytkownikami na tej stronie, to można stwierdzić... Teraz będzie P-Word? ...stwierdzić, że Faken spokojnie zmieściłoby się w pierwszych 10... Ale nie, serio? Tak. Czekajcie, wyciszę streama. Nie ma? No to po co mnie bajtujecie? Nie można spokoju obejrzeć. To jest zwykły lipsync do różnych utworów muzycznych.
ale aktywności wyświetlenia tych filmów były potężne, szczególnie jak wyobrazimy sobie, że na stronie było około 93% mniej użytkowników w porównaniu do teraz. Kasający szatan. Jak korzystaliście z YouTube w latach 2010-2013, pewnie kojarzycie, że często vlogerzy w swoich nazwach na końcu mieli dodane vlog. Kolorowy vlog, Chocolate Milk vlog, vlog Mateusz, szybki vlog, cięty vlog, Gargamel vlog. Ich vlogi były sprawne poprzez jumpcuty. W tamtym czasie, jak format był jeszcze świeży, nie zawsze się przejmował i ludzie krytykowali takich twórców za te jumpcuty. Ten typol w tym filmiku próbuje krytykować YouTube'a, robiąc najgorsze ścierwo, jakie można robić w trakcie vloga. Kamera, efekty, ponieważ jestem tak nudny, że... Człowiek zatrzymany w czasie. O kurde. Nie potrafię utrzymać uwagi ludzi samym kurwa tekstem, prawda? No tak. Takie były czasy, że youtuberzy byli krytykowani za wkładanie pracy do swoich filmów. Ale taki format musiał się skądś wziąć. Pierwszym takim twórcą w Polsce, który przychodzi mi do głowy, jest Hasający Szatan. Pierwsza rzecz, która mnie wkurwia. Delikwenci na stronie, dzięki której teraz oglądać ten film. Tworzył dwie części rzeczy, które mnie wkurwiają. Nie ma mordy! Nie ma mordy! Był to użytkownik Ciap Składu. Przykładowo popularne ówcześnie pisanie na końcu zdania brawo w ten sposób. Spierdalaj z tym, brawo. Wzięło się od jego filmu. Spierdalaj z tym, brawo, brawo, tak. Oryginał powstał w 2008 i ja osobiście lubię te dwa vlogi za ekspresję. Hasający Szatan nie podjął decyzji, że musi zrobić film, tylko widać po nim, że potrzebował wyrzucić coś z siebie. Że ja lubię to, ty lubisz to. Powiedziałem, że szanuję twoją opinię. No dobrze, ale to tak zabrzmiało, jakbyś chciał mi powiedzieć, że ty wiesz najlepiej i to myślisz, że jesteś najlepszy i że robisz to jak sam skurwysy. Ma to taki vibe, jakby wrócił ze szkoły, był sam w domu akurat i to nagrał. Dlatego rzeczy, które mnie wkurwiają, jeden i dwa, sprawiają wrażenie takich szczerych emocji, co nie? Playlista piosenek FUBU. FUBU jest youtuberem, który zasłynął ze swoich osiągnięć w Metinie 2, które publikował w 2008 roku. W tamtych czasach bardzo rzadko spotykało się komentarz głosowy, więc jego filmy posiadały tylko napisy i wklejoną muzykę. Nie dobierał on jakiejkolwiek muzyki. Jego wczesne filmy zawsze posiadały technobangery charakterystyczne dla tamtych czasów. Pamiętam, jak się śmiałem z kolegą z filmu FUBU. Mimo frustracji widzów, FUBU nigdy nie podawał tytułu piosenek w filmie, co wynikało w dziesiątkach komentarzy z pytaniami o tytuł utworów. Chociaż do nas w piosenkach można dokopać się w sekcji komentarzy, nadal nikt nie stworzył pełnej playlisty utworów, które FUBU używał, zanim przesiadł się na komentarz głosowy. Gildia Chrząszczy. Gildia Chrząszczy to zbiór kilku kanałów znanych z Gotika oraz jeszcze bardziej znanych z paintowych filmików. Najpopularniejszym członkiem był Damiano 0092 za takie klasyki jak Dresy. No najlepsze jest kurwa mać to, że kurwa nikt nie podskoczy takiej grupy kurwa dresów, bo jesteśmy kurwa najlepsi kurwa w mieście, śmiać nasze miasto, nasza dzielnica. Nie, że śmiać się z tego co robił, tylko z niego. Nie wiem, czy źle to powiedziałem, czy ty jesteś po prostu głupi? Tak kurwa. Zamknij mordę. Co się gapisz? Przyjacielska rozmowa. Słuchaj jak mówię, a ty mi przerywasz. Uważam, że rozmowa z tobą nic nie wniesie do mojego życia i nie przekazujesz mi żadnej wartości, prócz imbecylskiej... Ale brzydkie słowo użyte zostało. Jezus Maria, bardzo nie po tego. Nie można tak. Nabierzesz sił. Usunął kanał w 2014. Nie ale Damian tak. Od 2017 roku jest ponownie aktywny. Staszek Szybki jest. Stanisław Monderek to autor krótkiego fanfilmu i parodii Stars in Black. Nazywam się Stanisław Monderek. Przedstawiam parodię zwiastuna filmowego. Imperium atakowa ziemia. Kojarzycie to pewnie z pierwszych uploadów na YouTube, Google Videos lub mieliście to na telefonie. Przypomina mi to też inne parodie filmowe ze wczesnych lat 2000, co miałem na telefonie. And chips. And beer.
wrong. Opis filmu jest w internecie, więc macie go tutaj. Ja się skupię na tym, jak powstawał film, bo to najbardziej interesowało ludzi, czyli kiedy wyjdzie całość. Po trailerze Staszek pracował nad całym pełnometrażowym filmem w takiej formie. Premiera była planowana na koniec 2007 roku, jednak w ostatniej chwili jeden z dystrybutorów wycofał się z projektu. Film nie wyszedł, ale wyszła wersja Full HD zwiastunu na oficjalnym kanale po 18 latach. 18 latach. Polish Fly. Film Że mucha nie siada to polski krótkometrażowy film animowany z 2004 roku. Opowiada historię o krótkim życiu muchy, która się popisuje przed innymi muchami w kuchni, na końcu wpadając w ogień od kuchenki gazowej. Całość trwa 2 minuty. Film dostał 1 nagrodę na festiwalu kina amatorskiego i 2 inne nominacje, ale te nagrody nie mają żadnego znaczenia, bo film dostąpił dużo większego zaszczytu. Otóż 3 listopada 2005 roku został dodany ten film, otytułowany jako Polish Fly. Jest to najstarszy i pierwszy filmik na YouTube w języku polskim. Człowiek się chce połapać normalnie, kurwa, nie wiem, żeby coś tu fajnie było, a nie, no nie da się, no po prostu kurwa zawsze coś. Zaginięcie JJ Joker. Wyjaśnienie. Jestem przeziębiony, leżę z 40-stopniową gorączką i pęka mi łeb, dlatego nie ma filmów. Kwiecień 2012. Taką treść miał ostatni post od JJ Jokera, znanego oczywiście z Let's Play, najbardziej tego z Minecrafta. W tamtych czasach youtuberzy mieli tylko kanał na YouTube. Ewentualnie czasami ktoś miał fanpage na Facebooku. Wspomniałem przy innym entry, że kiedyś większość społeczności stanowiły dzieci. Dzisiaj też tak jest, z tym, że jest więcej osób dorosłych niż kiedyś. Jak jakiś kanał był nieaktywny, to nie było z nim kompletnie kontaktu. Łącząc te obie rzeczy, odejście JJ Jokera, drugiego ówczesnego najpopularniejszego twórcy na stronie, wywołało chaos. Powstawały fake konta o tytułach JJ Poker, Andrzej JJ Joker, JJ Jocker i tak dalej, nie? Kanały te najczęściej używały tego materiału. Siemanko, tutaj JJ Joker, ale dzisiaj będę mówić do was bardziej jako Andrzej, bo mam parę ważnych spraw naprawdę do przekazania, jak pewnie sobie wyobrażacie. Zaczniemy od tego, co najważniejsze, a więc co się ze mną działo, czemu nie było filmów. Czy to jakiś i nowy nick, co dalej? Który w tym kontekście wydawał się autentyczny dla młodych odbiorców. Ja szczególnie z opisem kanału, gdzie było siema tu JJ, zapomniałem hasła do swojego poprzedniego konta. Kopiowany filmik to były informacje z 26 marca 2012, czyli jeszcze przed odejściem JJ-a. Nie każdy był w zasięgu tych kanałów, więc był drugi zakres ludzi szerzących dezinformację, że JJ nie żyje. Powiedz coś, skasuj konto na YouTube, po pierwsze, naucz się ortografii, nie wyśmiewaj się z JJ-a, bo sam masz nick skradziony od niego. Nie dawaj w każdym filmie kategorii zwierzęta, pisze się Minecraft, a nie Minecraft. I co, zatkało kakao? Najlepsze jest, nie dawaj w każdym filmie kategorii zwierzęta, że ty sam, że to zauważył i że się wkurwił przez to. To przejechany, nic nie wiadomo na ten temat i tyle. Wróciłem z nowym kontem, jutro zrobię pierwszy filmik, pozdrawiam cię. Czemu jest świetna w takim razie? Gościom zawiadamiam. Został przejechany kolejbusem. JJ ma nowe konto, JJ Joker, JJ Joker. Ma tam vloga, na którym wszystko wyjaśnia. No wiemy o którego chodzi. JJ Joker wrócił na it. JJ again, JJ Joker prawdziwy, o. Nakręcił to również SKKF. Czy znasz JJ Jokera? Otóż JJ Jokera nie miałem okazji poznać, a w sumie jak mogę poznać kogoś, kto nie żyje? Oczywiście okazywało się to nieprawdą, gdy Andrzej pojawiał się na eventach. Słuchaj, bo była taka głupia plotka o tym, że nie żyjesz. Nie, ja to widzę, że to jest nieprawda. A nawet wcześniej, bo pisał posty na fanpage'u. W święta 2012 napisał tam: wszystkiego najlepszego, życzę wam dużo odcinków ode mnie. Okej, właśnie obejrzałem wywiad i dowiedziałem się tam czegoś. Na twoim fanpage'u pojawiła się wiadomość. Jak się do tego odniesiesz? To było spowodowane tym, że parę osób, kiedy jeszcze fanpage rozpoczynał, dostało moderatora u mnie, chyba dwoje znajomych. Także wtedy też się pojawiały motywy, że nie żyje właśnie, że hejka, co u was i tak dalej. To jest prawdopodobnie Dula zasługa, aczkolwiek nie wiem, czy wszystko. Możliwe, że po prostu któryś z moderatorów też sobie robi. Trzeba było poczekać do czerwca 2015, gdzie w końcu ukazał się nowy film na kanale. Film powrotny też narobił za sobą dymów, gdyż był to zlepek wypowiedzi z poprzednich materiałów JJ-a. I pojawiła się teoria, że film wrzucił kolega JJ-a, Dudul, mimo iż powiedział, że to nie on. Guess who's back narobiła takiej zadymy w pierwszym tygodniu lipca, że kanał JJ Joker miał największy przyrost subskrypcji na YouTube, ale nie w samej Polsce, tylko globalnie. A takie sytuacje w historii polskich kanałów zdobywających pierwsze miejsce w tygodniowych przyrostach widzów na świecie były 2. Po 12 dniach wszystko się uspokoiło, gdy JJ dodał wyjaśnienia. Witam, ja jestem Andrzej.
wy mi bardziej znacie jako JJ Joker, lub też po prostu JJ. Tak, wracam. To nie jest dowcip, to nie jest troll Dudula, to nie jest żadna akcja marketingowa dziwna. Po 3 miesiącach znowu odszedł to i nie wrócił do dzisiaj. Fake. I tyle. A. Tu pewnie Jim Krajnek Grzybów, to jest ostatnia warstwa? Nie, jeszcze jest. Firminator 2, YouTube Pup, najlepiej opisane słowami na fandom wiki. To ma szapy i montaż różnorodnych rzeczy wyciągniętych z popkultury, jak gry czy reklamy. Są tworzone w celach humorystycznych i takich dezorientujących, bo twory w tej formule często wiążą się z pewnym rozpierdalaniem stołu montażowego. Pierwszy YouTube Pup powstał w roku 2004, a jego autorem jest Super Yoshi. Sam YouTube nawet wtedy nie istniał. Nazwa została dodana 2 lata później, gdy już był serwis, na którym ludzie to wstawiali, a sam zamysł się rozrastał. I Reminator 2 natomiast to użytkownik, który wprowadził Polish YouTube Pupy. Krzysztof Kononowicz. Zanim się Kononowicz Krzysztof, Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się 21 roku w Kętrzynie. Województwo polskie. Co najciekawsze, pierwszy Polish YouTube Pup z Kononowiczem w całości został stworzony w Windows Movie Maker. On wprowadził w 2007 świat tych przeróbek do Polski i rozpoczął ten trend. Autor zniknął po 2 latach, zamknął kanał, bo uznał, że Polish YouTube Pup to gówno. Ciężkie do ustalenia pozostaje, kto był drugim czy trzecim autorem Polish YouTube Pup. Na pewno trochę bardziej się to rozbujało po tym, jak na scenę wszedł użytkownik materacowy i na ciap składzie zapostował Polish YouTube Pup, Lazy Pup z Lazy Town. Mrzywiec. Mrzywiec, znany też jako Mr. 3Bit, to undergroundowy kanał, ale nie z naszych czasów, tylko z lat 2008-2009. Jak graliście wtedy w Gothica, albo nie, bo ja na przykład nie grałem i kojarzycie ten film, to odpowiada za niego Mrzywiec. Zachował on społeczność tej gry i inne społeczności działające wtedy na YouTube. Zabierz jak napisałeś mu coś niemiłego, ewentualnie broniłeś tej gry, to miałeś szansę być umieszczonym na jego czarną listę znajdującą się w opisie. Jak nagrywałeś na niego filmy, najklasyczniejsze to te, gdzie inne osoby go biły w piwocie. To on też wstawił filmik, polegający na reaprodukowaniu nagrań z animacji z podpisem, że to ty, albo że to twój stary. Niektórzy użytkownicy też wstawiali na niego takie filmy, niektóre zachowały się nawet do dzisiaj. Jeden i drugi kanał mu spadły poprzez masowe zgłaszanie jego konta. Michał 240390. Ty to fani Gothica mu kanał zdjęli! Pogchamp! To mi się podoba. Przeróbek Iwona też moc jeszcze wrócimy, ale że to pierwsza taka pozycja na liście, to wam to streszczę. Iwona to polski syntezator mowy. Od wczesnych lat internetu jest używany do parodiowania seriali, filmów czy programów. Yeti, powiedz nam, czy jak byłeś mały, to czy ci bardzo napierdalały komety po oczach? Ja Yeti i chuj z tym. Brawo Yeti. No to tyle na dzisiaj, bo Yeti się zestrał. Najstarsze są przeróbki z sąsiadów i największym takim ówcześnie użytkownikiem, który owe przeróbki tworzył, jest Michał 240390. Przez jakiś czas nawet największy kanał o tematyce przeróbek Iwona. Widać, że jesteś pedałem do nie... To o rowerach gadają? Jeszcze rozwinięty temat. Jak połączymy Mrzywca i Michała 240390. Bardzo brzydko, jeżeli nie o rowerach, ale wydaje mi się, że akurat o kolarstwie. Zero, też lżejsze, jak Marcin Get 12. Robił specjalnie słabo zrobione filmy. Ala makopę, jadę sep, mam A, D, H, D, mam A, D, H, D, mam A, D, widzicie rowery? Mam A, D, H, czyli o rowerach. I umyślnie pisał abstrakcyjnie głupie błędy ortograficzne. A jak to ludzie w tamtych czasach? Zwracali mu na to uwagę, że niepoprawnie pisze. Z ciekawości coś sprawdziłem, bo wydawało mi się, że ten kanał też jest usunięty. Ale zachował się do dzisiaj. Jakby ktoś nie rozumiał, o co chodzi z tym dawać 5 pod moimi filmami, chodziło o 5 gwiazdek. W tamtych latach nie było systemu oceniania like, dislike, tylko gwiazdkami od 1 do 5. Stefan, kod bez imienia. Teraz trochę o Lost Media, bo gdy głębiej schodzimy, tym bardziej niektóre rzeczy są zagubione. Mam niemały problem, bo na przykład film pod tytułem Bajka o człowieku jest trudny do opisania, więc możecie go obejrzeć sami. Tak naprawdę wąż sam się udusił i zjadł. Po pewnym czasie na kanapie odeszły wody, po czym matka urodziła syna, który był równocześnie swoją matką. Miał na imię Krzyś. W swoim dalszym życiu spotkał Bartka. Bartek był kolegą bez imienia. Wydawało mi się, że na tym kanale istniał też upload o tytule Stefan Kot bez imienia. Jest to tak zakopany fragment mojej pamięci w mojej głowie.
że jest dosłownie jak przez mgłę. W takich sytuacjach dochodzę do wniosku, czy coś mi się nie przyśniło 10 lat temu, albo czy nie jest to Mandela efekt. Otóż nie, bo po wpisaniu Stefan Kot bez imienia wyświetla mi się właśnie filmik z tego kanału. W opisie znajduje się też konto osoby, której autorstwa jest ten film, lecz tam też nigdzie nie ma Stefan Kot bez imienia. Więc ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poszukuje materiału Stefan Kot bez imienia. Buraczek, usunięte filmy. Brzydki Burak to kanał, który na początku swojej działalności tworzył charakterystyczne filmy z czerwonym napisem. Po pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami. A jeśli nadużywasz określenia żal, lub jeszcze gorzej, żal.pl, to właśnie jesteś debilem. Kilka takich materiałów znajduje się do teraz na jego kanale. Są też te sprywatyzowane. Niektóre mogły być po prostu sprywatyzowane bez większej przyczyny. Niektóre wykraczające poza tematy dotyczące internetu mogły zawierać opinie, które fatalnie się zestarzały. Nie jest dostępne też wiele późniejszych materiałów, takich jak Panika i Akta, czy wspólny livestream z Tomaszem Terką. Zaginione filmy Spawacza. Master Spawacz to kanał specjalizujący się w filmikach z Worms 4. Swoją drogą, Worms 4 to też był osobny gatunek filmowy na YouTube. Poszczególne odcinki z Wormsów od Master Spawacza są zagubionymi treściami, ale delikatnie w inny sposób. Otóż czysto teoretycznie filmy są dostępne do obejrzenia na YouTube, lecz jak spojrzymy na upload, mamy napis film zablokowany w twoim kraju. Istnieją tylko ze 3 państwa na świecie, w których można obejrzeć te... Dobra, Somalia, tak? Tam jest wolność słowa jeszcze na świecie. Przeprowadzamy się, widzowie! Jutro! Przeprowadzkę na streamie! Taki film, państwa, w których nie odbiera nawet VPN. A dzieje się to za sprawą użycia muzyki objętą prawami autorskimi. Somaliland to autonomiczny region Somalii? Ja wiem. Coś się dzieje. No dobra. 10 Million Views Award. Od 2012 roku YouTube rozdaje nagrody swoim twórcom za osiągnięcie docelowych kamieni milowych. Ogłoszono je na VidConie 2012 i od tamtej pory dochodziły nowe. Za osiągnięcie 100 tysięcy subskrypcji dostajecie srebrną plakietkę z przyciskiem. Za milion subskrypcji dostajecie większą, złotą plakietkę. Za 10 milionów subskrypcji dostajecie diamentowy przycisk, ale w innej formie. Większość z was... Bitrate wariuje, jak on tak śnieży. Na te nagrody, no ale możecie nie znać tej nagrody. Jest to statuetka zrobić. Produkowana tylko między 2013 a 2014 rokiem i otrzymywali ją użytkownicy, którzy mieli pierwszy raz 10 milionów wyświetleń pod jednym filmem. Za więcej niż jeden film się tego nie dostawało. Kolejnym warunkiem zdobycia statuetki było to, aby materiał nie był utworem muzycznym lub teledyskiem. Bo zdobywanie wyświetleń pod teledyskami działa inaczej i nie jest tak samo prestiżowe jak pod zwykłym filmem. Dodajmy jeszcze, że w tamtych czasach było znacznie mniej pojedynczych filmów z liczbą 10 milionów wyświetleń. Wyprodukowano 439 statuetek, z czego 17 z nich nie zostało wysłanych. Mało kto wiedział w ogóle o istnieniu tej nagrody, bo kanały, które je zdobywały w większości przypadków, to nie byli popularni youtuberzy, tylko na przykład zwykli użytkownicy z jedynym wiralowym filmem na kanale. Takie osoby raczej nie dzieliły się publicznie tym, co dostały od YouTube. Okej, ale jakie ta nagroda ma powiązanie z Polską, skoro jest to tylko polski iceberg? Ten dotyczy tylko i wyłącznie polskiego. Zastanawiało mnie, czy spośród 439 statuetek była chociaż jedna należąca do polskiego kanału. Zróbmy research, biorąc pod uwagę zasady, o których wspomniałem wcześniej. Wolf084 to polski użytkownik, posiadający film, który już dawno temu przebił barierę 10 milionów wyświetleń. Barack Obama, Hillary Clinton, Umbrella. I tak, jest to delikatnie teledysk muzyczny, dokładnie parodia utworu Umbrella, pochodząca z programu Mad TV. Mimo to jest to muzyka, więc bazując już tylko na tym, upload może nie kwalifikować się do nagrody. Po drugie, to nie jest film autorstwa Wolf084, tylko wycinek z programu w telewizji, co wspomniałem. Poza tym dostał klejma i musiał zmienić podkład dźwiękowy. I jest jakiś tam cień szansy, że był brany pod uwagę do zdobycia statuetki, ale analizując to, co widzę, nie wydaje mi się. Film od Sylwestra... Jest PL górą? Dobre pytanie. Chyba wypije przyli. Polska górą została zbanowana? Ja pierdziele, coś się dzieje! Szukam. PL górą.
Dobra, już dodali z powrotem. Ta, usunęli, no, usunęli, teraz widzę. Chyba dzisiaj, bo wczoraj było chyba. Dobra, zara będzie. Dodałem nowe. Dzięki. Strawardęgi Samara Morgan jako pierwszy wbił 10 milionów wyświetleń na jego kanale. Kandydat idealny, bo filmik jest jego autorstwa. Nie jest to teledysk, tylko czy dotarła do niego nagroda i czy w ogóle była wyprodukowana. Ty, ciekawe. W 2014 roku powoli kończono produkcję statuetek, ale film zahaczył jeszcze na początku 2014 roku o wymaganą ilość wyświetleń. Jak dla mnie Wardęga powinien się załapać, a jak jedną ze wspomnień... Nie ma raczej, bo by chyba o tym powiedział, tak strzelam. 17 niewysłanych statuetek jest chociaż jedno dla niego. Nie. Trochę pech. Nie przypominam sobie też, aby Wardęga gdzieś o tym mówił. I to tyle z przykładów, co udało mi się przekopać. Taka ilość wyświetleń za jeden film niemuzyczny jest pojebanie wysoka. Tym bardziej dla polskiego kanału. Ale mogłem coś przeoczyć, więc wy możecie mi pomóc. Jak kojarzycie jakiś polski filmik, co by się do tego zaliczał i był dodany do stycznia 2015 roku. Ostatnia warstwa. Mam nadzieję, że nie będzie N-wordu. Jesteśmy na dnie. Tutaj nigdy nikt nie schodzi. Zaczniemy od najprostszej pozycji. Jestem Hardcorem 2. Jestem Hardcorem to materiał, który powinien znajdować się na warstwie pierwszej. Każdy to zna. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! A ty skurwysynu, urwiesz mnie od internetu! Panie! Nie weszłeś! Ale popularny viral jest ucięty na samym początku i hardcore jest dopiero w połowie wspinaczki. Spostrzegawcze osoby zwróciły na to uwagę, nie interesowało ich, czy zajście było nagrywane wcześniej. Dowiedzieliśmy się dekadę później w wywiadzie Wuwunia od bohatera filmiku, że to tak. Teraz! Szkoda, że ten, bo ten film jest jak... Jezu, jaki co? To jest ten typ z filmiku? Ile on ma lat? Jakby nie od początku, tylko... Tak, był jeszcze jeden filmik, ale niestety kolega tam... kipi trochę i 40? Nie możemy go dostać. No jak wyskoczy, to może się uda zobaczyć. Uda, no, tak. Od początku. Czyli jakby jest nagrane, jak wchodziłeś do góry, tak? Tak, od samego początku jest nagrane. Czyli cały filmik Jestem Hardcorem miał dwie próby wspinania się po kablu oraz faktycznie został wycięty wstępny fragment. 16. Legenda, no. Po głowie chodzi mi mnóstwo rzeczy, jakie zapoczątkowały dany gatunek, w którym ludzie tworzą przez lata. Najbardziej zastanawiają mnie te, gdzie nie ma łatwo dostępnych informacji na ich temat. Na przykład, jaki jest pierwszy Polish YouTube Pup, jaki był pierwszy kanał, który zdobył 1000 subów, kto nagrał pierwszy let's play, kto wrzucił pierwszą animację pivot, kto zrobił pierwszego vloga i tak dalej. To są akurat przykłady, gdzie istniały już wcześniejsze pierwowzory w języku angielskim, ale mamy własną rzecz, no, na bazie której zbudowana jest historia i każdy chociaż raz słyszał syntezator mowy Iwona. Syntezator ten był używany do parodii, przypomnijmy sobie kilka najważniejszych. Zasady są proste jak budowa czołgu T-55. Ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie. Czy ktoś nie zrozumiał? Ja proszę pana, zamknij ryj pierdolcu. Masz udawać, że rozumiesz. Kurwa, ale dzisiaj kolejki u kowala. Jezu, jedwany idziemy sprzedaje ekspić. Sosy za golda. Ta, dawaj grzybie, idziesz na pierwszą linię. Popatrz, jakie złamasy. Dobrze, że nie dzielimy się z nimi i temat. Czemu to jest w warstwie piątej? Przecież to chyba miało w luj wyświetleń. W tym tygodniu Biedrońka poleca najlepsze produkty. Mandarynki do wpychania w dupsko. Jednak zapałki, którymi mam zrobioną chaty, nie mają siarkowych łebków. Kilku debili już spłonęło, prosząc o budowę tradycyjnych zapałek. Kurwa, to już wiem, dlaczego moi starzy poszli z dymem. Powiedz mi, drogi przyjacielu, jeszcze raz, skąd zajebałeś ten telewizor? Ktoś wyrzucił go na śmietnik, bo myślał, że to stół bilardowy, ha, ha, ha. Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. Dobry wieczór, pizza pana? Dobry wieczór. Chciałbym zamówić pizzę. Ten sposób przerabiania był tak popularny, że do parodii w zupełnie innym stylu trzeba było dodawać w tytule Zero Iwony. Ale no, przecież nie powstałby nigdy ten największy gatunek filmów ze wczesnych lat tej strony na polskiej scenie. Nie byłoby masy klasycznych filmów i kanałów, gdyby pierwsza osoba, co to wymyśliła, nie zrobiłaby pierwszej przeróbki Iwona. Stąd rozkmina, kto stworzył pierwszą przeróbkę Iwona, jest dla mnie tak istotna. Na pewno wiemy, że pierwsza przeróbka Iwona była z użyciem czechosłowackiej kreskówki Sąsiedzi. Nadawali się oni
idealnie, bo to bajka nie ma, czyli nie trzeba było wyciszać oryginalnej ścieżki dźwiękowej, aby dodać dialog między postaciami w Iwonie. Pierwna pompuje, ten żółtek z wnętrza Kinder niespodzianki odwali za mnie całą penaleską w chuj robotę. Szukałem najstarszych... Boże, jakie oni brzydkie słowa używają, naprawdę, to jest tak obrzydliwy filmik, serio, to jest ohydne, ale to był program też... A, nieważne, olać to. Naprawdę ohydne to jest, nie przy zgadzam się z tym. Iwona i znalazłem to, ale mój kolega bezdomny znalazł jeszcze starszą nie przeróbkę. Się 16 tym. To tytuł najstarszej przeróbki Iwona, która do dzisiaj jest dostępna na YouTube. O, ja pierdolę, co to w ogóle zabra? Z taką grą? Nie, przewinę tego. Nazwy starych filmów Pluszcza są nazwane tak z tego powodu, aby algorytm ich nie wyłapał i nie zostały usunięte z powodu praw autorskich, co dzieje się często w przypadku Sąsiadów, ale nie wiem, czy to pierwsza przeróbka Iwona, bo użytkownik Sokal dołączył na YouTube 2 miesiące wcześniej, tylko jego kanał został zbanowany. Ale z tego, co się doczytałem, od początku publikował filmy z Sąsiadów po założeniu kanału, także najstarsza przeróbka Iwona dostępna do dzisiaj to 16, a pierwsza przeróbka Iwona jest usunięta. Lecz najprawdopodobniej odpowiada za nią użytkownik Sokal. Poradnik Uśmiechu 3. Poradnik Uśmiechu to główna seria grzybów tworzona na kanale Kraina Grzybów TV. Ja skoncentruję się tylko na odcinku 3. Każdy, kto zna ten projekt, będzie kojarzył, że brakuje odcinka 3. Nigdy nie zostało jasno powiedziane, kiedy wyjdzie ten epizod. Fani przypuszczali, że będzie to 23 kwietnia 2014. Wzorując się na odstępie dodania dwóch pierwszych odcinków, gdzie pierwszy wyszedł 23 grudnia, a drugi 23 lutego. Wyszło tak, że Poradnik Uśmiechu 3 miał premiery nigdy, mimo późniejszej zapowiedzi na 31 sierpnia. Dopiero pod koniec września tego samego roku został wypuszczony Poradnik Uśmiechu, ale numer 4. Widzowie przypuszczali, że epizod 3 to był tylko taki stunt, to jest też jedyny odcinek w serii posiadający zwiastun. 3 lata później w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zadano twórcy pytanie o ten odcinek. Co się stało tak dokładnie z Poradnikiem Uśmiechu 3, bo mówisz, że miałeś dysk, ale nie rozszerzyłeś tego wątku z dyskiem, co się z nim stało, albo co się stało z Krainą Grzybów. Dyski SSD mają to do siebie, że są bardzo kosztowne, odzyskiwanie danych z nich jest bardzo kosztowne i nie jest też gwarancją, że w ogóle się to uda. Przez ten efekt nie da się nic zrozumieć, co on mówi, więc postaram się to przetłumaczyć. Z tego, co ja rozumiem, spalił mu się dysk SSD, na którym były nagrania do odcinka 3. Odzyskiwanie danych z uszkodzonego SSD jest kosztowne i mało dostępne zresztą. Czyli Poradnik Uśmiechu 3 rzeczywiście istniał, lecz widział go tylko autor, ewentualnie paru jego znajomych. Falek Zero. Gdy rozrósł się mój tajemnice, film dotyczący historii ja pierwszych 10 największych kanałów pod względem subskrypcji, ludzie proponowali mi, że ciekawie by było zobaczyć taką topkę od samego początku istnienia strony. Po pierwsze, byłoby to nudne, bo do 2010 roku uwierzcie mi, że najpopularniejsze 10 kanałów to nie jest nic interesującego. Po drugie, to jest niewykonalne. Polską wersję językową YouTube wprowadził w 2007 roku. To samo zapewne tyczy się prowadzenia rankingów polskich. Przewinął mi się gdzieś komentarz, że fajnie by było zobaczyć, jaki polski kanał przykładowy jako pierwszy osiągnął liczbę 1000 widzów. Jest to ciężko uznać, kto był pierwszy. Na pewno pierwsze 10 tysięcy widzów zdobył Tadek DDZ, czego nie dałem do rankingu, więc to mamy wyjaśnione. Natomiast pierwszy 1000... Basically, no to jest niewykonalne tak daleko się dokopać. Żartowałem. Po kilku godzinach chyba dokopałem się do tego, czego szukamy. Tylko tak, rankingi i odznaki nie były jeszcze wprowadzone, także bazuje to na tym, że żaden inny kanał założony w rocznikach 2005-2008 nie był blisko w liczbie subskrypcji nawet miesiące czy lata później w porównaniu do tego, kiedy ten kanał tyle miał. Pierwsza połowa roku 2007. Oto pierwszy polski kanał, który osiągnął 1000 widzów. Igor Falecki to aktualnie 18-letni perkusista, czyli wtedy miał jakoś 4-5 lat. Do tego nie zaskoczył mnie ten kandydat, gdyż konto Falek Zero posiadało kilka sporych wirali, gdzie ludzie byli zaskoczeni umiejętnościami 4-letniego perkusisty. Jego rodzice to prawdopodobnie muzycy, nagrywali go i wstawiali filmiki do sieci. Reasumując, pierwszy kanał, który osiągnął 1000 subskrypcji w Polsce,
to Falek Zero. Miało to miejsce na początku 2007 roku. Igor Falecki jest aktywny do dzisiaj i nadal gra na perkusji. Znajoma 27. Na koniec według mnie jedno z największych Lost Media. Znalazłem okrągłe zero informacji na temat tego filmu, tak jakby wyparowało to z egzystencji. Opiszę zaraz, jak wyglądał ten filmik. Jeżeli ktokolwiek z was kojarzy, o czym mówię i wie coś na ten temat, napiszcie do mnie. Rok, w którym to obejrzałem, to 2008. Pamiętam, że był czarno-biały lub po prostu ciemny z poszczególnymi zaostrzeniami niektórych kolorów. Facet siedział przy kompie i korzystał z naszej klasy, polskiego serwisu społecznościowego. Mimo, że nic szczególnego się nie działo, to w tle leciała muzyka jak z horroru, sprawiająca dyskomfort u widza. Było kilka zmieniających się ujęć na obraz na ścianie czy skrzypiących drzwi. Scrollował kartę z wyszukiwarką znajomych, która prezentowała się tak: twoja znajoma 1, twoja znajoma 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Te konta nie miały ustawionego zdjęcia profilowego, także posiadały default avatar, aż w końcu był numer, co też nie pamiętam, ale było to 20 coś, w granicach od 22 do 28. Uznajmy, że było to 27. Twoja znajoma 27 to był jedyny numer posiadający zdjęcie profilowe grubej blondynki. Mężczyzna siedzący przed komputerem przez chwilę wpatrywał się w zdjęcie i dokonywał prób napisania miłego komentarza. Bosko wyglądasz, cofnął, potem napisał ładne zdjęcie, cofnął i tak kilka razy. Na końcu napisał komentarz o treści: gdzie ty masz lusterko? To był jedyny komentarz, jaki zamieścił. Zakończenia filmu nie pamiętam i nie wiem, jaki miał spełnić cel. Może to była jakaś kampania przeciwko mowie nienawiści w internecie? Obejrzałem to maksymalnie za dwa razy w swoim życiu. Profile to nie był wymysł filmu, bo na naszej klasie istniały takie konta z pustym profilowym i tym jednym szczególnym znajdującym się pod numerem 27. Materiał nie był też jakoś mało popularny, bo pod tym zdjęciem na naszej klasie były komentarze o treści gdzie ty masz lusterko, nawiązujące do tego materiału. Dzisiaj nie ma w ogóle tego na naszej klasie. Żadnego konta twoja znajoma, ciekawe, czy też moja znajoma lub po prostu znajoma. Szykołem jakichkolwiek informacji dotyczących filmu. Nie ma zupełnie ja nic. Ja tego nie pamiętam. Tak jak film nigdy nie istniał. Tak jak wspomniałem wcześniej, jak ktoś również kojarzy ten filmik, co opisywałem, to dajcie mi znać. OBS szaleje? No tyle efektów, że OBS nie ogarnia. Dzięki za obejrzenie. Koniec? Aktywności, co najbardziej mnie interesują, już? To komentarz dotyczący jakiegoś tematu omówionego w tym materiale, co cię zainteresował, i subskrypcja. Pracowałem nad tym przez ostatnie dwa tygodnie, od rana do wieczora, więc byłoby mi miło, gdyby ten film miał wyjątkowo więcej niż obsrany 1000 wyświetleń. Jeżeli nie, to się trochę zdemotywuję, no ma. Ale i tak zrobię kolejne filmy. Także możecie to gdzieś udostępnić. Jak film się spodobał, to dzięki. Napisz mu coś. O, już puszczam. Dziękuję bardzo, Drako. Tylko trailer tamtej gierki Tera. Tylko siku idę. Ok. Dziękuję bardzo, Drako. Już patrzę. Mam ją otwartą tu nadal. Dobra, zaraz jestem. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!